Anno, popatrz, jakaś wycieczka idzie w naszą stronę. Tylko jakoś tak dziwnie idą. Adamie, to nie wycieczka, to gimnazjaliści. A po czym poznałaś? Popatrz, idą niepewnie, rozglądają się, szukają to, czego nie zgubili, skończyli gimnazjum i nie wiedzą, co dalej mają robić. Chyba masz rację. Poprośmy ich do nas, chodźcie. My wiemy, że przed wami czas podjęcia trudnej decyzji. Że rodzice, koledzy i koleżanki mówią co innego. Że tak naprawdę jesteście skołowani i nie wiecie, co chcielibyście robić w przyszłości. Nie wiecie, jaki kierunek i jaki zawód wybrać, o szkole nie wspominając. Ale my wam pokażemy. W naszej szkole, pod okiem najlepszych nauczycieli, zdobędziecie zawód, jaki sobie tylko wymarzyliście. Po ukończeniu naszej szkoły, pracując w waszym wymarzonym zawodzie, zdobędziecie pieniądze i satysfakcję. Jakimi są gimnazjaliści, trwa w naszej szkole 4 lata. Jednak wytężona praca naszych pedagogów przynosi oczekiwane wyniki i z brzydkich, nic nie potrafiących poczwarek po 4 latach wychodzą na trudny rynek pracy w pełni ukształtowani specjaliści w swoich dziedzinach. Bardzo proszę, oceńcie sami. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Absolwent tego kierunku może podjąć pracę w obiektach zbiorowego wyżywienia, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, instytucjach zajmujących się upowszechnieniem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym. Może także prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Technik ekonomista. Absolwenci mogą być zatrudnieni przede wszystkim w komórkach finansowo-księgowych, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, planowania produkcji wszystkich podmiotów gospodarczych, a także w bankach oraz jednostkach budżetowych, obrotu i zarządzania nieruchomościami. Technik obsługi turystycznej. Typowymi miejscami pracy technika obsługi turystycznej są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się organizacją i obsługą turystyki. Przede wszystkim biura i agencje turystyczne, ośrodki informacji turystycznej, organy administracji rządowej i samorządowej. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych. Technik technologii żywności, specjalność cukiernik. Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi mają także walory wizualne. Technik hotelarstwa. Absolwenci mogą być zatrudnieni we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich oraz w administracji samorządowej na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa. Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego mogą również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą. Technik handlowiec. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności oraz do zorganizowania i uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Technik kelner. Dobrze wykształcony kelner ze znajomością języków obcych bez problemu znajdzie pracę, zwłaszcza w większych miastach, miejscowościach turystycznych oraz na jachtach. Oprócz restauracji, kelner może szukać pracy w pubach, kawiarniach i innych lokalach gastronomicznych. Technik technologii żywności, specjalność wędliniarz. Chociaż typowymi miejscami pracy wędliniarza są zakłady przetwórstwa mięsnego, może on także pracować w restauracjach, kawiarniach hotelowych, zakładach gastronomicznych i innych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją półproduktów spożywczych. Może też prowadzić własną placówkę gospodarczą. I teraz nasza nowość, która będzie hitem.
Technik Przemysłu Mody. Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w przedsiębiorstwach wytwarzających wybory odzieżowe na stanowiskach kierownika produkcji, pracownika działu przygotowania produkcji, konstruktora odzieży, technologa wyrobów odzieżowych oraz mistrza. Może też realizować zadania związane z promocją i dystrybucją wyrobów odzieżowych, projektowaniem kolekcji oraz z organizacją pokazów wyrobów odzieżowych. Może prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem oraz wykonywaniem wyrobów odzieżowych. Dziękujemy i zapraszamy do czwórki!